minister obrony Polski musi być skupiony na dwóch rzeczach. Pierwsza, i to zawsze na tym musi być skupiony, obrona i bezpieczeństwo Polski. To jest absolutnie jakby elementarna i fundamentalna sprawa, że tutaj nasze własne interesy są zawsze na pierwszym planie. To oznacza wsparcie dla Ukrainy oczywiście też, ale zabieganie o jak największą obecność sojuszniczych żołnierzy, żołnierzy Stanów Zjednoczonych, przybywanie tutaj sprzętu. Ważne są takie polityczne wizyty, jak dzisiaj sekretarza generalnego NATO w Łasku, gdzie mamy bazę F-16, ale też potrzeba jak najwięcej sprzętu i żołnierzy, bo to jest czynnik odstraszania i pokazania, że Zachód i NATO traktują sytuację ze śmiertelną powagą. Mamy 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Trzeba zabiegać o to, żeby było ich tutaj więcej i z cięższym sprzętem i to w krótkim okresie, a w długim okresie no, rozbudowywać tę obecność o bazy, o różne instalacje. Więc sądzę, że tutaj nie jest czas na jakieś wielkie ruchy i wielkie zmiany. Ja z tego punktu widzenia zastanawiam się, jak podchodzi rząd i minister obrony do projektu ustawy o obronie ojczyzny, bo tam w tym projekcie, poza rozwiązaniami słusznymi i jasnymi do poparcia, są rozwiązania być może słuszne, ale które na przykład burzą system mobilizacyjny w krótkim okresie, likwidacja WKU i tak dalej. Więc gdybym był ministrem obrony, bo to nawiązuje do pani pytania, przeglądałbym najpewniej z opozycją, tak? Bo jak byłem ministrem, zapraszałem posłów opozycji z Komisji Obrony, tak poza formalnie, żeby rozmawiać o różnych rzeczach, przeglądałbym ten projekt i wybrałbym z tego taki pakiet tego, co trzeba przyjąć, czy podjąć w czwartek, a przyjąć w ciągu najbliższego czasu, a rzeczy bardziej takie długookresowe jednak pozostawił na inną pracę. A czy wyobraża pan sobie decyzję o powszechnym poborze? Wszystko można sobie wyobrazić. Miesiąc temu nikt sobie z nas nie wyobrażał, że będą bombardowane ukraińskie miasta i że dojdzie do wojny, więc ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo państwa muszą zawsze zakładać najgorsze scenariusze i być do nich przygotowani. Więc mamy tutaj cały, właśnie mówiłem o tym wcześniej, że trochę się obawiam, że ta ustawa trochę naruszy, to będę prosił w ogóle, apelował w trakcie debaty, żeby może te sprawy jednak jakoś wyłączyć z tej pilnej, szybkiej nowelizacji. Natomiast państwo musi być przygotowane na każdą skalę działania. Jest grupa kilkuset tysięczna rezerwistów z przydziałami mobilizacyjnymi. To jest takie bezpośrednie zaplecze Wojska Polskiego. Sądzę, że tutaj należałoby dokonać takiego szybkiego przeglądu, jak ta mobilizacyjna struktura ma się do potrzeb i zagrożeń. Jednak mapa zagrożeń Polski się trochę zmieniła. Mamy plany ewentualnościowe z NATO z roku 2010, no, które nie zakładały, że Ukraina może stać się jakąś platformą zagrożenia dla NATO, więc no, bardzo wiele różnych rzeczy, natomiast wydaje mi się, że jakby mówienie w tym momencie o powszechnym poborze jest absolutnie przedwczesne, bo też musimy jakby unikać elementów paniki, zachowywać zimną głowę w tym wszystkim i przede wszystkim pracować z sojusznikami.